Za nami kolejne spotkanie cieszyńskich koszykarzy, którzy walczą o awans do najlepszej czwórki trzeciej ligi koszykówki mężczyzn. Ostatnie dwa mecze KS Mosir Cieszyn to dwa zwycięstwa, najpierw wysokie z Otmuchowem, a później na wyjeździe z AZS Gliwice. W sobotę 10 grudnia nasz zespół podejmował u siebie drużynę AZS Katowice, która do tej pory zajmowała miejsce w tabeli tuż za nami. Mecz zapowiadał się na bardzo zacięty i emocjonujący. Na parkiecie spotkały się bowiem dwa zespoły środka tabeli. Początek spotkania to dwa celne rzuty za trzy punkty Roberta Kałuży z Katowic. Jednak cieszyniacy szybko odpowiadają kontratakami i pierwsza kwarta kończy się wygraną 29-16. W drugiej kwarcie nasz zespół nadal gra swoje i odskakuje przeciwnikom na 49-24. Trzecia kwarta, jak mówi sam trener, zawsze jest dla nas trudna. Następuje niewielki przestój i ostatnia część spotkania rozpoczyna się stanem 75-56. Jak się ostatecznie okazało, zawodnicy Mosiru poradzili sobie z trudnym przeciwnikiem i ostatecznie spotkanie zakończyło się rezultatem 99-81. Czy to był ciężki mecz? To znaczy, przed meczem zapowiadał się na bardzo ciężki, bo rywal wymagający, młoda drużyna, to jest taka drużyna, która nie poddaje się nawet przegrywając tam 20 punktami, więc spodziewałem się tego, że tak będzie. Natomiast pierwsza połowa nam bardzo ładnie wyszła. Jak zwykle przestój w trzeciej kwarcie, bo my tak mamy, ta drużyna tak ma, ale udało się, no, że tak powiem, zewrzeć szyki i doprowadzić do zwycięstwa. Także generalnie jestem zadowolony. Natomiast przed meczem byłem optymistą, aczkolwiek nie powiem, żeśmy się przeciwnika nie bali, bo to drużyna jest, z którą się gra nieprzyjemnie. Którzy zawodnicy się dzisiaj wyróżniali podczas tego meczu? Bardzo dobrze zagrał rozgrywający Michał Kazimierczak, no, prowadził grę, to co ma robić. Tam się przydarzyły dwie niepotrzebne straty na początku, ale generalnie bardzo dobrze. Wojtek Ficek, kontuzjowany pod koniec drugiej kwarty, no, bez niego nie było zbiórki, bo to jest praktycznie jedyny nasz wysoki zawodnik. Nie wiem jeszcze, co się wydarzyło, w każdym razie kolejna kontuzja, no, nie wiem, Pek nas w tym roku jakoś nie omijał. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie pod tym względem chociażby lepszy. Radości ze zwycięstwa nie kryje Michał Kazimierczak, który rozegrał bardzo dobre spotkanie, jak mówił trener, zrobił to, co do niego należało. Pierwsze trzy kwarty wygrane spokojnie, fajny mecz, ładnie się oglądało. W czwartej coś się zaczęło psuć, pojawiło się chyba przerażenie w oczach kibiców, ale jednak się udało spokojnie dowieść zwycięstwo i to nawet pokaźne, ładne. Nie udało się zdobyć 100 punktów, ale było blisko. No nie udało się, faktycznie nie udało się tych 100 punktów zdobyć. Tak, no troszeczkę nas to uspokoiło to, że pierwszą połowę wygraliśmy 30 punktami i to na pewno troszkę nas rozluźniło, chociaż w przerwie trener uczulał nas na to, byśmy zaczęli drugą połowę, jakbyśmy grali od zera, tak? Trzecią kwartę jeszcze jakaś ta przewaga ponad 20-punktowa była, no a w czwartej kwarcie no, chwilowy przestój. No. Na szczęście był to tylko chwilowy, ale później wszystko wróciło do normy, tak? Kibice zgromadzeni widzieli, tak? Po raz kolejny naszą drużynę zobaczymy na cieszyńskiej hali dopiero 14 stycznia o godzinie 17. Podejmować będziemy zespół MKKS Rybnik. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego z cieszyńskiej hali Przemysław Losek.